Jan Kochanowski Treny. Tren dwunasty. Żaden ojciec podobno bardziej nie miłował dziecięcia, żaden bardziej nadmię nie żałował. A też ledwe się kiedy dziecię urodziło, co by łaski rodziców swych tak godne było. Ochędożne, posłuszne, karne, niepieszczone. Śpiewać, mówić, rymować jako co uczone, każdego ukłon trafić, wyrazić postawę, obyczaje panieńskie umieć i zabawę roztropne, obyczajne, ludzkie, nierzewniwe, dobrowolne, układne, skromne i wstydliwe, nigdy ona poranu karmie nie wspomniała, aż pierwej Bogu swoje modlitwy oddała nie poszła spać. Aż pierwej matkę pozdrowiła i zdrowie rodziców swych Bogu poruczyła. Zawrzdy przeciwko ojcu wszystkie przebyć progi, Zawrzdy się uradować i przywitać, z drogi każdej roboty pomóc, Do każdej posługi uprzedzić było wszystkie rodziców swych sługi. A to w tak małym wieku sobie poczynała, że więcej nad trzydzieści miesięcy nie miała. Tak wiele cnót jej młodość i takich dzielności nie mogła znieść. Upadła od swejże bujności żniwa, nie doczekawszy: Kłosie mój jedyny, jeszcześ mi się był nie stał, a ja twej godziny nie czekając, znowu cię w smutną ziemię sieję, ale pospołu z tobą grzebę i nadzieję bo już nigdy nie wznidziesz, ani przed mojema wiekom wiecznie zakwitniesz smutnymi oczema.